Wojciech Tarnowski, szkoleniowiec GKS Wikielec. No pamiętam, że jakbyśmy chcieli podsumować to bardzo takie emocjonujące spotkanie, jeśli chodzi o bramki z Warmią Olsztyn. No na pewno cieszymy się, dlatego że te mecze na inaugurację zawsze jakąś tam niepewność budzą. Cieszymy się, że drużyna, która dzisiaj do nas przyjechała, jako Beniaminek, dała naprawdę fajną piłkę. Przez cały mecz coś się na boisku działo. Przez 25 minut pierwszej połowy naprawdę sporo fajnego grania. Z naszej strony również sporo sytuacji. No dopiero trzecia czy czwarta okazja nasza do zdobycia bramki zakończyła się golem. To pozwoliło nam złapać troszeczkę więcej takiej swobody i luzu w graniu. Bramka na 2-0 do szatni zdobyta przez Olka pozwoliła nam w tej drugiej połowie zagrać już dużo swobodniej i myślę, że pokazaliśmy dzisiaj sporo niezłego futbolu. Naprawdę chwała chłopakom. Myślę, że dzisiaj pokazali swoim zaangażowaniem, swoją dynamiką to, że no, jesteśmy nieźle przygotowani do tej rundy. Sporo meczów przed nami, ale tutaj no, z drugiej strony chciałem też i pogratulować przeciwnikowi, który naprawdę grał dzisiaj fajnie w polu. No, nie są może tak skuteczni jeszcze w defensywie, żeby przeciwstawić się dobrze ofensywnie się grającej drużynie Wikielca, ale myślę, że ta drużyna jeszcze nie jednemu przeciwnikowi odbierze punkty, na pewno będzie wygrywać, no i czego im oczywiście życzę, tak? Bo naprawdę fajnie ta młoda ekipa dzisiaj się zaprezentowała, mimo tej wysokiej porażki, która mogła być jeszcze chyba nawet i wyższa, gdybyśmy wykorzystali wszystkie 100% okazje. Panie trenerze, i tak na koniec jeszcze taki komentarz do dnia dzisiejszego. Oczywiście w Pucharze Polski, w drugiej rundzie w Wojewódzkim Pucharze Polski wylosowaliśmy Jeziora Kajuowa. Jak tutaj by pan to skomentował? No zapowiada się arcyciekawy mecz derbowy. No, każde derbowe. Także tutaj 28 sierpnia zagramy z Jeziorakiem i myślę, że też będzie dużo fajnego grania. Drużyna Jezioraka jest bardzo dobrym zespołem. Myślę, że runda wiosenna pokazała, ile potencjału w tej drużynie jest. No, ale to jest piłka, to są derby i będzie ciekawie.